Mieczysława Nowotniak, zastępca dyrektora w Biurze Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Rozpoczynamy realizację projektu, który nazywa się Zawody Budowlane na Rynku Pracy. Projekt ten poświęcony jest głównie dla młodzieży szkół budowlanych. Młodzieży, która powinna poznać nowe techniki, nowe technologie. Bardzo zależy nam na tym, by kształcenie w naszych szkołach było najwyższej jakości, by młodzi ludzie poznali tajniki zawodu bardzo dokładnie i żeby przede wszystkim wszystkie nowinki techniczne, technologiczne mogli również poznać. Projektem tym objętych jest 5 szkół warszawskich i z tych szkół aż 1410 uczniów. Również uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, które będzie organizował Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Projekt ten, tak jak wspomniałam, obejmie 1410 uczniów. Myślę, że ten cel, który sobie postawiliśmy, podwyższać jakość kształcenia, poprzez ten projekt będzie mógł być zrealizowany i z pierwszej wizyty wiem, że młodzież była bardzo zadowolona właśnie takim spotkaniem z inżynierami budowy. Dowiedzieli się bardzo wiele o zakładzie, w którym byli. Otrzymali wiele materiałów, które również pomogą im w dalszej edukacji, materiałów dydaktycznych. I ocena uczniów, bo każdy taki wyjazd kończy się ewaluacją, czyli wypełniają indywidualne karty, ale nie imienne, tylko bezimienne. Z analizy tych kart widać, że bardzo wysoko była oceniona przez uczniów ta, prawda, wizyta studyjna i jestem przekonana, że to pozwoli na zdecydowanie lepsze poznanie zawodu technik budownictwa, bo jakby w świadomości młodych ludzi technik budownictwa może kojarzyć się jakoś stereotypem niedobrze, a my uczymy tego nowego, wszystkiego, co jest wdrażane w przemyśle. Zupełnie inaczej w tej chwili się buduje, niż to było kilkanaście lat temu.